Żydowskie przysłowie mówi, jeśli ktoś chce cię zabić, ty zabij go pierwszy. Nadal powtarzamy te słowa i zabijamy śmiertelnych wrogów. Mamy moralne prawo zabijać tych, którzy grożą nam śmiercią. Po każdym ataku terrorystycznym Izrael opłakuje ofiary, a potem kontratakuje. Od 40 lat w tajemnicy usuwa swoich wrogów za granicą. Każdy terrorysta, który ma krew na rękach, jest naszym celem. Wyroki wykonują izraelskie służby specjalne, Mossad. Nieważne, co czujemy, robimy to, co każe premier. Rozmawialiśmy z wrogami Izraela, którzy wymknęli się agentom Mossadu. Obudziły mnie krzyki. Ujrzałam czterech uzbrojonych mężczyzn. Chcieli mnie zabić we śnie, ale Wszechmocny im nie pozwolił. Zasada oko za oko, ząb za ząb stała się dewizą polityki państwa. Żaden inny kraj po II wojnie światowej nie usunął tylu swoich wrogów, co Izrael. Zrób to szybko. Tunis, Amman, Dubaj. W tych miastach w ostatnich latach Mossad przeprowadził krwawe akcje. W marcu 1978 roku OWP, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, uprowadziła izraelski autobus. W czasie głośnego zamachu zginęło 38 osób, w tym 13 dzieci. Itzhak Mordechai, oficer izraelskiej armii, nigdy tego dnia nie zapomni. Zabili jedną osobę, następnie porwali autobus i kazali kierowcy jechać do Tel Awiwu. W środku były kobiety i dzieci. Nikt nie ocalał. Wysadzili autobus w powietrze. Był to pierwszy tego typu atak na terenie naszego kraju. Mossad ustalił, że za zamachem stał Khalil al-Wazir, znany też jako Abu Dżihad. Nie był zwykłym podejrzanym, tylko prawą ręką szefa OWP Yasira Arafata. Film nakręcił w latach 80. jeden z jego ludzi. Jako szef sekcji wojskowej OWP przygotowywał bojowników do akcji przeciw Izraelowi. Niech niebo nad Tel Awiwem zasnuje się dymem. Niech pamięć o czarnej sobocie przetrwa na zawsze. W tym dniu Tel Awiw stanie się miastem ruin i krwi. Izraelskie służby specjalne miały powody, żeby wziąć na celownik człowieka numer 2 w OWP. Przez wiele miesięcy agent Służb Bezpieczeństwa Ogólnego, Shin Bet, zbierał informacje o Abu Dżihadzie. Tworzył portret psychologiczny zastępcy Arafata.
Czego się dowiedziałeś? Był bystry i oddany sprawie. Szybko się uczył, nadzorował i sprawdzał wszystko w każdym szczególe. Abu Dżihad zawsze chciał być panem sytuacji. W roku 1987 młodzi Palestyńczycy z kamieniami w rękach rozpoczęli antyizraelską intifadę. Abu Dżihad ogłosił się pomysłodawcą powstania. W Izraelu zarządzono alarm. Moshe Nissim, wówczas minister finansów, uważał, że Abu Dżihada należy jak najszybciej zlikwidować. Naród był załamany intifadą. Byłem pewien, że śmierć Abu Dżihada pomoże nam odzyskać morale. Przecież ten człowiek stał za wieloma krwawymi zamachami przeciw Izraelowi. Dość tego. Musieliśmy go zabić. Tego typu decyzje leżały w gestii premiera, którym wtedy był Itzhak Shamir. Tylko on, po konsultacji z gabinetem, mógł wprowadzić zmiany na czarnej liście wrogów Izraela. Zwykle premier nie decyduje sam. Wzywa jednego lub kilku ministrów na naradę. W sprawie Abu Dżihada zebrało się kilku wysokich dowódców i członków gabinetu. Wynik głosowania brzmiał 5-5. Moshe Nissim, przekonany, że Abu Dżihada należy usunąć, odbył rozmowę z ministrem obrony. Poprosiłem ministra Itzhaka Rabina o rozmowę w sali obok. Powiedziałem, jest pan ministrem obrony. Pan pierwszy powinien poprzeć propozycję. Musimy pokazać światu, że jesteśmy zdolni przeprowadzić taką operację. Rabin odpowiedział, ma pan rację, wracamy. Tym razem wynik głosowania brzmiał 6-4. Rząd dał zielone światło, Abu Dżihad zostanie zlikwidowany. Sęk w tym, że wiceszef OWP mieszkał w skonfliktowanej z Izraelem Tunezji. Akcja była obarczona wielkim ryzykiem. Domu, w którym Abu Dżihad mieszkał z żoną i dziećmi, strzegła osobista ochrona Palestyńczyka i tunezyjscy agenci. Wszystkie izraelskie służby wciągnięto w planowanie akcji. Odet Ras od ponad roku analizował informacje dotyczące Abu Dżihada. Przygotowanie takiej akcji trwa wiele miesięcy. Brał w niej udział wywiad, służba bezpieczeństwa wewnętrznego, Mossad, doradcy premiera i ministrowie. Ludzi nie zabija się od tak. Oded Raz, autor portretu psychologicznego Abu Dżihada, zauważył, że wiceszef OWP stał się podejrzliwy. Był jak przerażone zwierzę. Często zmieniał plany. Plany, adresy, biura, trasy i samochody. Osaczonemu zastępcy Arafata towarzyszyła ukochana żona. Poznali się 30 lat wcześniej w Gazie. To była wielka miłość. Imponował mi. Szalałam za nim. Miałam 14 lat. Ukrywaliśmy nasze uczucie przed całym światem. Nie wiem, kto wie o tym.
Zapytał, wyjdziesz za mnie? Kocham cię, ale możliwe, że mnie stracisz. Mogę być męczennikiem. Mogą mnie zranić lub uwięzić. Powiedziałam, dobrze, twój los będzie moim losem. Abu Dżihad wiedział, co mówi. 25 lat później był na celowniku izraelskich agentów. W roku 1987 otrzymali oni potwierdzone ważne wiadomości na temat jego życia osobistego. Elias i jego ludzie mogli wreszcie przygotować precyzyjny plan egzekucji. Mieliśmy jego adres. Była tam jego żona, więc on też musiał się tam kiedyś pojawić. I właśnie tam zamierzaliśmy przeprowadzić akcję. Mieliśmy dokładny plan domu. Znaliśmy go jak własną kieszeń. Wiedzieliśmy nawet, że Abu Dżihad śpi z bronią pod poduszką. Abu Dżihad mówił żonie, że Izraelczycy mogą podłożyć bombę w samochodzie. Dlatego nie chciał, żebym z nim jeździła. Nigdzie mnie nie zapierał. Znaliśmy jego trasy. Mogliśmy podłożyć tę bombę. Ale wybraliśmy plan, który był znacznie pewniejszy. Chcieliśmy go zabić, nie zranić. Bomba wcale nie musiała go zabić. Strzał z bliska jest rozstrzygający. W 1988 roku plan zatwierdzono. Komandosi dopłynęli okrętami do brzegów Tunezji i zakradli się pod dom Abu Dżihada. Bezprawną akcję należało przeprowadzić jak najszybciej. Był 18 kwietnia 88 roku. Komandosi jechali do Tunisu, gdy odebrali ostatnią szyfrowaną wiadomość ze sztabu. Noce są krótkie, akcja powinna być precyzyjna i szybka. Powodzenia. W Tunisie informatorzy Mossadu sprawdzili, czy plan ataku jest aktualny. Zadzwonili pod numer Abu Dżihada. Odebrała Oum. Jakaś kobieta powiedziała, że ma wiadomość dla Abu Dżihada. Porwano jego bratanka. Przekazując słuchawkę mężowi, Oum przypieczętowała wyrok. Izraelczycy podsłuchiwali rozmowę. Wiedzieli, że prawa ręka szefa UWP jest w domu. Abu Dżihad nie miał pojęcia, że w pobliżu Sidi Bou Said zakotwiczyło kilka izraelskich okrętów. Jednym ze sztabowców akcji był młody pułkownik Ehud Barak, który 20 lat później zostanie premierem Izraela. O 23:00 na morzu pojawiła się motorówka, która wzięła kurs na Tunis. Na pokładzie była grupa, która ma zlikwidować Abu Dżihada. 15 minut później komandosi wsiedli do dwóch samochodów i pojechali do domu wiceszefa OWP. Zwykła kontrola drogowa oznaczałaby katastrofę. Zaniepokojony sztab w Tel Awiwie wysłał kolejną wiadomość. Śpieszcie się. Chwilę później agenci Mossadu byli przed domem Abu Dżihada. Dostrzegli tylko jednego strażnika. Haragnu et ta shomer.
Zastrzelili go z pistoletu z tłumikiem. 10 sekund później byli w pokoju Abu Dżihada. Obudziły mnie krzyki i hałas łamanych mebli. Po chwili ujrzałam czterech mężczyzn. Jeden strzelił, trafił go w rękę. Mąż próbował uciec, ale upadł. Chciałam go zasłonić, ale ten, który strzelał, powiedział, że mnie zabije. Kazał mi stanąć twarzą do ściany. Krzyczała, więc ją wyprowadzili i postarali się, żeby nie krzyczała. Zjawił się drugi mężczyzna i strzelił. Potem trzeci i czwarty. Na widok piątego krzyknęłam: przestańcie, wystarczy. Śledczy OWP znaleźli w ciele Abu Dżihada 75 kul wystrzelonych z 5 pistoletów. Akcja trwała niespełna 10 minut. Komendosi natychmiast połączyli się ze sztabem na fregacie, żeby zameldować wykonanie zadania. Bogart do Richarda. Skończyliśmy, udało się. Wracamy. Bogart, dowódca grupy, która zastrzeliła Abu Dżihada, zrobił karierę polityczną. Naprawdę nazywa się Moshe Ya'alon i jest obecnym ministrem obrony Izraela. Wielu agentów służb specjalnych dostrzegło swoją przyszłość w polityce. Na odtajnionych ostatnio zdjęciach widzimy dowódców operacji, którzy uczcili jej sukces szampanem. Byliśmy zadowoleni, ale nikt nie triumfował. Wróciliśmy do domu, gdzie premier pogratulował nam i podziękował. Rankiem 19 kwietnia 1988 roku, kilka godzin po akcji, tematem dnia we wszystkich mediach był zamach. Wiadomością numer 1 sobotniego poranka jest śmierć Abu Dżihada. Bliski Wschód znów w ogniu. Zastrzelono przywódcę sekcji wojskowej AWP i prawą rękę Yasira Arafata, Abu Dżihada. Zabito go w domu w Tunisie na oczach żony i córki. Abu Dżihad zginął w zamachu w swoim domu w Tunisie. Podejrzenia mediów skierowały się na Izrael. Władze w Tel Awiwie, jak po każdej akcji Mossadu, milczały. Na miejscu zamachu zjawił się Yasir Arafat. Palestyńczycy w Gazie wzywali do odwetu. W Tel Awiwie minister Moshe Nissim, który przekonał rabina do poparcia planu zamachu, delektował się sukcesem. Po posiedzeniu rządu minister rabin zaprosił mnie na rozmowę. Powiedział: to była bardzo mądra rada.
Morale bardzo wzrosło. Od niedzieli wszędzie słyszę brawa. Ludzie pozdrawiają mnie znakiem zwycięstwa. Wszyscy są pełni zapału. W roku 93 na mocy porozumienia z Oslo zaczęły się rozmowy pokojowe OWP z Izraelem. Spokój nie trwał długo. W połowie lat 90. Palestyńczycy sprzeciwili się porozumieniu i poparli Hamas, ruch, który nawoływał do walki. Radykalny islamski Hamas rozpętał burzę krwawych zamachów wymierzonych w Izrael. 31 lipca 1997 roku zaatakowano targ w Jerozolimie. Zamachowiec samobójca zabił 14 osób, zranił 156. Premier Benjamin Netanyahu domagał się czarnej listy działaczy Hamasu. Najbliższy współpracownik premiera pamięta, jak zdeterminowany był jego szef. Po zamachu powiedział, że musimy przygotować plan. Wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju, w tym wywiad i Mossad, przystąpiły do gromadzenia informacji o potencjalnych celach. Netanyahu wezwał szefów wszystkich służb. Powiedział: musimy zareagować. Dajcie mi listę ich przywódców. Ani służba bezpieczeństwa wewnętrznego, ani wywiad wojskowy nie miały żadnej listy. Mossad podał parę nazwisk działaczy średniego szczebla w Europie. Netanyahu odparł: nie interesują mnie płotki, tylko rekiny. Tropieniem rekinów miał się zająć Mishka ben Dawid, niegdyś wykładowca filozofii. Zgodził się przyjąć nas w domu na wzgórzach okalających Jerozolimę. Najpierw widok. Kiedy nie ma mgły, widać stąd Gazę, czyli granicę Izraela. Do morza, Gazy i zachodniego brzegu jest stąd 60 kilometrów. Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, jak małym krajem jest Izrael. W roku 97 Mishka ben Dawid wręczył premierowi swoją listę przywódców Hamasu. Pierwszy raz mówi o tym przed kamerą. We made the list of them. Zanieśliśmy listę do premiera Netanyahu, który się z nią zapoznał i powiedział, że musimy zlikwidować przywódców Hamasu. Analizowaliśmy wszystkie zamachy od początku roku. Ustaliliśmy, że za nową falą przemocy stoi Khaled Meshal. Należało go wyeliminować. Wróg miał wreszcie nazwisko i twarz. Khaled Meshal był wówczas jednym z przywódców Hamasu. Pochodził z terytoriów okupowanych, ale żył na wygnaniu. Najpierw w Kuwejcie, potem w Jordanii. To on w latach 90. miał koordynować dziesiątki zamachów samobójczych wymierzonych w Izrael. Był szefem biura politycznego Hamasu, ale w tej polityce mieściły się też akcje terrorystyczne przeciw Izraelowi. Był tak wysoko w hierarchii biura, że zamachy organizowano na jego rozkaz. W
Dwa miesiące po akcji na targu w Jerozolimie zapadła decyzja. Meszala należy wyeliminować. Problem polegał na tym, że Meszal mieszkał w Jordanii, która 3 lata wcześniej zawarła z Izraelem historyczny układ kończący 30-letni konflikt. Gościem uroczystości był amerykański prezydent Bill Clinton, który przybył na zaproszenie izraelskiego premiera Yitzhaka Rabina i króla Jordanii Husajna. This is peace. With dignity. Zawieramy ten pokój z dumą i przekonaniem dla naszych narodów i przyszłych pokoleń. Zamach na terenie Jordanii nie był wskazany, ale premier uważał wyeliminowanie Meszala za sprawę najwyższej wagi. Netanyahu nie chciał, żeby wszyscy od razu mogli powiedzieć, to był zamach. Odradzał nam bomby i broń palną. Powiedział, to musi być dyskretna robota. Nikt nie może się zorientować. Nie chcę narażać naszych stosunków z Jordanią. Ludzie Miszki Ben Dawida postanowili użyć trucizny. Chodziło o to, żeby Khaled Meshal umarł szybko, ale nie za szybko. Jego śmierć miała pozostać zagadką, której nikt nie będzie wiązał z Mossadem. Kiedy nastąpi zgon, agenci będą już daleko od Jordanii. Aby podać truciznę, należało się zbliżyć do Meszala. Ekipa, której powierzono przeprowadzenie operacji, przyjrzała się biurom, w których Palestyńczyk koordynował zamachy. Bezpośrednimi wykonawcami było 2 agentów. Czekali przy budynku, aż Meszal zjawi się w pracy. Wysiada z samochodu i wchodzi schodami na górę. Ruszają za nim. Jeden ma spray z trucizną, drugi puszkę coli, którą wcześniej potrząsnął. Pierwszy spryska trucizną kark Meszala, drugi jednocześnie otworzy kole tak, żeby piana oblała Palestyńczyka. Meszal poczuje coś mokrego na włosach, odwróci się i ujrzy 2 zawstydzonych kanadyjskich turystów. Przeproszą go za incydent i zaproponują pieniądze na pralnię. Kola zamaskuje trującą mieszankę. Sierpień 97 roku, miesiąc przed akcją. Agenci Mossadu testują plan na ulicach Tel Awiwu. Jeden ma spray, drugi Coca-Colę. Podchodzą do przypadkowych przechodniów. Powtarzaliśmy to dziesiątki razy w Izraelu. Z dobrym skutkiem. Szło coraz lepiej. Byliśmy pewni, że w Ammanie też się uda. Przeszkoleni ludzie Miszki Ben Dawida jadą do jordańskiej stolicy. Mają fałszywe kanadyjskie paszporty. Miszka też udaje turystę, który zwiedza zabytki Ammanu i okolic.
Naprawdę zwiedzałeś, czy to tylko kamuflaż? Chciałem być na miejscu, więc udawałem, że zwiedzam. Nie mogłem pojechać do Ammanu i przez tydzień siedzieć w hotelu. To zdjęcie zrobiliście w przeddzień akcji. Dzień, może dwa przed akcją. Na pewno nie po akcji. Ostatni rozdział operacji, 25 września 1997 roku. Agenci zajmują miejsca w okolicy biura Khaleda Mashala. Mieszka Ben David czeka w sztabie w hotelu Intercontinental. Towarzyszący mu lekarz ma antidotum na wypadek, gdyby zatruł się któryś z agentów. W pobliżu dwaj zabójcy czekają na ofiarę, która tak relacjonuje dalsze wypadki. Samochód zatrzymał się przed budynkiem. Zauważyłem dwóch mężczyzn na chodniku po drugiej stronie ulicy. Zachowywali się dziwnie, podejrzanie. Wysiadłem, ale nie wszedłem do budynku, tylko okrążyłem samochód, żeby wypuścić dzieci, które chciałem zaprowadzić do fryzjera. Byłem na chodniku, zanim wszedłem do budynku, zaatakowali. Z prawej strony. Tak, jak przypuszczałem. Rozprysnęli truciznę i kole, ale nie na jego karku, tylko na uchu. Usłyszałem głośny trzask. Miałem wrażenie, że poraził mnie prąd. Agenci zawrócili i uciekli. Drugi członek Hamasu akurat przechodził i widział, co się stało. Pobiegł za agentami, którzy ruszyli do samochodu. Pisk opon zaintrygował przypadkowego kierowcę, sympatyka Hamasu. Pojechał za agentami. Po krótkim pościgu 800 metrów dalej dwaj Izraelczycy, którzy zorientowali się, że ktoś ich śledzi, wyskoczyli z samochodu. Znaleźli się na pustkowiu. Jordańczyk nadal ich ścigał. Zbiegli się gapie. Tłum zaprowadził dwóch Izraelczyków na posterunek policji. Jordańskie służby specjalne szybko zidentyfikowały agentów Mossadu. Mieszka Ben David odpoczywał nad hotelowym basenem. Nie miał pojęcia, co się dzieje. Czytałem książkę Salingera nad basenem. Podszedł do mnie agent z grupy operacyjnej. Najpierw było hasło i odzew, dopiero potem powiedział, że mamy problemy. Wstałem, ubrałem się i wtedy powiedziano mi, że dwaj nasi agenci zostali schwytani przez tłum. Wykonali zadanie, ale nie zdołali uciec. Dwie godziny później Mashal poczuł się bardzo źle. Byłem w fatalnej formie, miałem mdłości. Traciłem równowagę. Opadłem z sił. Opowiedziałem kolegom, co się stało. Padłem ofiarą dobrze zorganizowanego zamachu. Później okazało się, że użyto broni chemicznej.
Zadzwoniłem nie ze swojego pokoju, do sztabu w Izraelu. Polecono mi zebrać resztę naszych ludzi i doprowadzić do ambasady. Znałem adresy, więc woziłem ich po kolei. Aby nie zwracać na siebie uwagi, Mishka ben David brał zwykłe taksówki. Nie wiedział, że jordańskie władze zdemaskowały dwóch kolejnych agentów. Król Hussein był zdumiony doniesieniami z miasta. Wkrótce odebrał ważny telefon z Izraela. Świadkiem rozmowy był szef królewskiej kancelarii. Premier Netanyahu poinformował króla Husajna, że izraelscy agenci przeprowadzili zamach na Khaleda Meszala. Oburzony i oszukany król zagroził, że zerwie traktat podpisany 3 lata wcześniej. Porażka Mossadu mogła naruszyć kruchą stabilizację w regionie. Nazajutrz król spotkał się ze swoim gabinetem w obecności mediów. Oświadczył przed kamerami: śmierć Meszala będzie końcem układu pokojowego. Jeden z naszych braci padł ofiarą brutalnego ataku. To niedopuszczalne. Poinformowałem naszych zagranicznych partnerów, że los traktatu pokojowego zależy od losu tego człowieka. Król groził także agentom, którzy schronili się w ambasadzie Izraela w Ammanie. Gdyby Khaled Meszal umarł, przypuścilibyśmy szturm na ambasadę. Poinformowałem ambasadora o naszej decyzji. Odparł, że to teren Izraela chroniony ustaleniami konwencji genewskiej. Odpowiedziałem, że konwencja genewska nie obejmuje kryjówek ludzi, którzy przyjechali do nas zabić Jordańczyka. Tymczasem stan Khaleda Meszala, który leżał w szpitalu wojskowym, był coraz gorszy. Lekarze dawali mu kilka godzin życia. Król Hussein wysłał na pomoc swojego osobistego lekarza. Nie miał na ciele żadnych ran, otarć ani zadrapań. Kiedy go badałem, powtarzał, że jest słaby i chce spać. Powtarzaliśmy: proszę oddychać i otworzyć oczy. Uderzyły mnie jego bardzo zmniejszone źrenice. Wszystko świadczyło o tym, że otrzymał dużą dawkę mocnego narkotyku. Lekarz jest pewny, że Meszal został otruty nieznaną substancją chemiczną. Przywódcy Hamasu podłączono do respiratora. Jordańczycy zadzwonili do Izraela, żeby zapytać o antidotum. Zadzwonił ambasador Izraela. Rozmawiał z premierem Netanyahu, który nie chciał powiedzieć, jakiej substancji użyto. Król Hussein sięgnął po ostatnią kartę. Zadzwonił do amerykańskiego prezydenta Billa Clintona. Od wyniku tej rozmowy zależał pokój. Prezydent Clinton był bardzo zdenerwowany. Wysłuchał uważnie króla Husajna. O Netanyahu powiedział: ten człowiek jest niemożliwy.
zmobilizował swoich urzędników i ambasadora, żeby wywarli wpływ na rząd Izraela i zmusili go do ujawnienia antidotum. Izraelczycy byli przyparci do muru. Wreszcie do nich dotarło, że jeśli nie ujawnią antidotum, to dla ich agentów nie będzie ratunku. Gdy szef Mossadu powiedział, że akcja się nie udała, premier zapytał, co z naszymi ludźmi. Mamy problem, brzmiała odpowiedź. Premier oświadczył, nic innego się nie liczy. Oni muszą wrócić do domu za wszelką cenę, choćby Meszal miał przeżyć. Celem misji było już tylko wywiezienie naszych agentów, dlatego Meszal ocalał. Po latach służby w Mossadzie Miszka Ben Dawid musiał ratować największego wroga Izraela. Wraz z lekarzem przydzielonym do ekipy odegrał główną rolę w finale operacji. Obaj mieli po fiolce z antidotum. Zadzwonili ze sztabu. Idź z lekarzem do recepcji. Jest tam kapitan jordańskich służb. Nazywa się Feras. Wręcz mu antidotum. Ale to nasz lekarz podaje Meszalowi. Na dole był ktoś w mundurze. Kapitan Feras? Tak. To jest antidotum. Pan doktor pójdzie z wami. Miał bardzo poważną minę. Nie powiem nienawistną. Był poważny. Innych rozmów nie pamiętam. Dziwna sytuacja. Musiałem się ujawnić i przyprowadzić naszego lekarza, żeby podał antidotum Meszalowi. Rozmowa z Jordańczykiem była chłodna. Lekarz Mossadu przekazał antidotum dyrektorowi szpitala. Dał mi dwie fiolki z napisem adrenalina. Zapytał, chcecie tego użyć? Od razu pomyślałem, że najpierw musimy się upewnić, co to jest. A jeśli to trucizna, która go dobije? Jordańczycy nie chcieli ryzykować. Wysłali fiolki do badania. Dwie godziny później okazało się, że naprawdę zawierają antidotum. Po zastrzyku Meszal wrócił do zdrowia. Z czasem okazało się, że truciznę przygotowano specjalnie na tę akcję. Medycyna jej nie znała. To syntetyczny narkotyk, podobny do fentanylu, który jest 100 razy silniejszy od morfiny. A ta substancja była jeszcze silniejsza. Słonia by powaliła. ...26 września było jasne, że Khaled Meszal przeżyje. Jak na ironię, Misza Ben Dawid miał powody do radości, choć nie wykonał zadania. Było źle. Wykonaliśmy zadanie, ale nasi agenci wpadli. Meszal umierał, ale musieliśmy go ratować. Ja
Żyję, ale nie dzięki Izraelczykom. Oni chcieli mnie zabić. Nie dali rady. Żyję, bo tak chciał Bóg. Dziękuję też ochronie i odważnemu królowi Husajnowi. Dwaj agenci Mossadu nadal byli w rękach oburzonego króla Husajna. Postanowił wymienić ich na 50 Palestyńczyków więzionych w Izraelu. Strony się porozumiały. Dwa dni później nad Ammanem minęły się dwa śmigłowce. Jeden przywiózł uwolnionych Palestyńczyków, w drugim byli dwaj agenci Mossadu. Izrael przeżył kolejne upokorzenie, gdyż musiał uwolnić założyciela Hamasu, szejka Ahmeda Yassina, który spędził w więzieniu 8 lat. Afera Meszala jeszcze nie ucichła, gdy król Jordanii witał szejka jak bohatera. Kilka dni później fetowała go Gaza. Mossad otrzymał dwa silne ciosy. Meszal przeżył, a szejk Yassin był wolny. Musimy zrozumieć, co się wtedy stało. Izrael musiał się przyznać do zamachu, przekazać antidotum i wypuścić szejka Yassina. To było wielkie upokorzenie. Przegraliśmy, zgadza się. Najgorsze jest to, że Meszal przeżył. Musieliśmy też uwolnić szejka Yassina. Zlikwidowaliśmy go parę lat później, więc tę sprawę udało się zamknąć. Finał nastąpił 7 lat później. Założyciel Hamasu zginął przed swoim domem w eksplozji trzech izraelskich rakiet. Żegnało go 200 tysięcy Palestyńczyków. Bohaterem tłumu był Khaled Meshal, który przeżył zamach, by zostać kolejnym przywódcą Hamasu. Znów działał na wygnaniu, tym razem w Katarze. W grudniu 2012 roku wrócił jako bohater do Palestyny, którą opuścił 37 lat wcześniej. Wracam po 37 latach do Palestyny i do Gazy. Nadal jest na liście? Nie wiem. Nie wiem, jak teraz ta lista wygląda. Nie mam pojęcia. Myślę, że jeśli Izrael postanowi go wyeliminować, to nie będzie z tym problemu. Już raz go mieliśmy. To prawda, że potem trzeba go było ratować. Trudno. Prawda jest taka, że wykonaliśmy wtedy wyrok. So, 19 lutego 2010 roku Mossad wykonał jedną ze swoich najbardziej imponujących i spektakularnych akcji. W tym pilnie monitorowanym hotelu w Dubaju grupa agentów Mossadu namierzyła Mahmuda al-Mabuha, jednego z przywódców Hamasu. Al-Mabuh był podejrzany o szmuglowanie broni z Iranu dla brygad Hamasu walczących w Gazie. Grupę operacyjną prowadził mężczyzna, który posługiwał się francuskim paszportem. Na wstępie jeden z agentów wszedł do toalety, żeby się ucharakteryzować i włożyć perukę. Kilka minut później w hotelu zjawili się zamachowcy. Włamali się do pokoju przywódcy Hamasu i czekali na ofiarę. O 18:40 al-Mabuh wraca do hotelu. To jego ostatnie chwile przed śmiercią.
W pokoju czekają agenci Mossadu, którzy obezwładniają ofiarę i wstrzykują środek zwiotczający mięśnie, żeby upozorować śmierć naturalną. Postępujący paraliż jest bolesny i powolny. Czy agenci mogli nie zauważyć kamer hotelowego monitoringu? Ta agentka patrzy w obiektyw. W czasie akcji wszyscy byli jednak ucharakteryzowani jak na paszportowych zdjęciach. Mieli fałszywe nazwiska, sztuczne nosy, doklejone brwi i brody. Jeden z naszych rozmówców potwierdza, że mamy rację. Yarin Sharaf jest wizażystą związanym ze światem mody. Od 18 lat pomaga jednak charakteryzować izraelskich agentów. Pierwszy raz opowie publicznie o swojej współpracy z Mossadem. Rozmawia z nami za zgodą swoich przełożonych. Zatrudnia mnie Ministerstwo Obrony. Wiem, że nie powinienem być zbyt ciekawski. Muszę tylko wiedzieć, w jakim kraju agent będzie działał. Nie chcę nikogo krępować dociekliwymi pytaniami. Im mniej wiem, tym lepiej. Jeśli agent ma zadanie w kraju muzułmańskim, może skorzystać z brody duchownego. Muslimit, o jest suk shel zakan kaze. Że ze lo matim li, od pam, ze rak ze mamash lo matim. Mam też bardziej zaawansowane metody i rekwizyty. Charakteryzuje agentów odpowiednio do kraju, który jest ich celem. Yarin wie, że od jego pracy może zależeć bezpieczeństwo agenta. Rozumiem powagę sytuacji. Ja tylko przyklejam brody, ale dla nich to sprawa życia i śmierci. Yarin podobno nie miał nic wspólnego z akcją w Dubaju, ale nie sposób tego sprawdzić. Wiemy, że metody użyte przez agentów są jego specjalnością. Od lat szkoli ich w szybkim wkładaniu peruki, na przykład w toalecie. Uczę ich korzystania z 6-7 charakteryzacji. Muszą je szybko zmieniać. Daję im specjalny klej, ale też zmywacz, którym można go szybko usunąć. Wszystko jest naturalne, a agent musi wiedzieć, że w razie potrzeby błyskawicznie zmieni charakteryzację. Yarin Sharaf mówi, że niektórzy agenci zmieniają zęby. Tak podobno było z 20 uczestnikami akcji w Dubaju. To się robi dużo rzadziej, ale można wymienić płytkę zębową albo wykonać odlew i zupełnie nowe uzębienie. Na zakończenie szkolenia instruktor egzaminuje słuchaczy. Agent charakteryzuje się pod moim okiem, następnie składa wizytę rodzicom. Jeśli go nie rozpoznają, szkolenie jest zaliczone. Yarin Sharaf jest jednym z nielicznych Izraelczyków, których umiejętności przydały się Mossadowi i jego agentom. Izraelskie operacje specjalne bywają imponujące, dlatego teraz każde tajemnicze zaginięcie na Bliskim Wschodzie jest wiązane z Mossadem. Jeszcze jedno. Czy Izrael zabił Yasira Arafata?
Yasser Arafat, prezydent autonomii palestyńskiej, zmarł w szpitalu wojskowym Persji w Clamart. W roku 2004 palestyński przywódca umiera w podparyskim szpitalu na tajemniczą chorobę. Znów mówi się o Mossadzie. W lipcu roku 2012 lozańskie laboratorium znajduje na ubraniu Arafata ślady radioaktywnego polonu. W listopadzie przeprowadzono ekshumację ciała przywódcy OWP. Sprawa nadal budzi wątpliwości, ale dla Palestyńczyków głównym podejrzanym jest Izrael. Możliwe, że nauka lub świadkowie wyjaśnią kiedyś, że także o losie Arafata zdecydowało żydowskie przysłowie: jeśli ktoś chce cię zabić, zabij go pierwszy. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Andrzej Hajewski, czytał Janusz Szydłowski.